Proszę Państwa, leci już wywiad. Bo to trzeba schować, nie? To ja zrobię. Ła! Jeszcze raz. Ła! Acia! Moglibyśmy cały wywiad tak gadać. Acia! Co to za pijany wąs? W ogóle ja mam do ciebie pytanie. No śmiało, jedziesz. Jak tam, kurde, bonus? No, z tego co wiem, to lepiej. Rozmawialiśmy jakiś czas temu, ale chyba jeszcze nie wrócił do pełni sił. Że chyba. Ale no, nie widziałem jakieś treningi, robi tak, coś, tak, chce coś wrócić, zaczął, tak? To no, jest prawda? Czy... Wziął się pewnie za, wiesz, za sport, żeby trochę się odbudować gdzieś tam psychicznie na pewno, bo sport to tak, tak, też działa siłownia, na głowę. Coś z tego tam co robi. Wiem, jest dużo lepiej. Jeszcze daleka droga przed nim, ale no, gadaliśmy kilka tygodni temu ostatni raz, ale widzę na storkach, że wrzuca, że... Czyli fajnie, fajnie, cieszę się, bo lepiej. Chciałbym, żeby ten chłopak wrócił nie, do zdrowia, no, stary, bo... Uważam, że bo brakuje go, brakuje go. To jest jego miejsce. Powinien przy fejmie 20 jako legenda zawalczyć z Noka, znowu z tobą na przykład. Więc Piotrek, jeżeli nas oglądasz, to wracaj do zdrowia. Wszyscy tu na ciebie czekamy. Sądzę, że jakbyś się pojawił w media room, między nami byłby... miała dość w ogóle walka. Ale stary, gdyby on się tu pojawił, to wszyscy by powiedzieli o, nie? Ta, to jest gwiazda, nie? Znaczy ja to mówię, że jego brakuje w tych freak fightach, bo on wnosił dużo do tych freak fightów. W ogóle mi go brakuje, no. To jest Piotrek, taki chłop, jaki był to... Tak, chłop, ja miałem z nim walczyć na High League'u, no nam się nie udało, bo wtedy akurat coś tam się stało. Rozjechało się. No i wtedy bardzo żałuję, że tego pojedynku, bo naprawdę byłoby mi się wydaje bardzo fajnie, ciekawie. On też wtedy nie chyba, znaczy on chyba w ogóle nie wygrał jeszcze pojedynku. Z tego co nie, wiem to... Nie, z Młody Kresem wygrał. Ale to nie było w MMA, to było w K1. Tak. I ja też wtedy to chyba było nie miałem... K1 w chuj, nie? Ja też wtedy nie miałem zwycięstwa, więc to by była fajna, wyrównana Młody walka. Młody Kres vs. Bonus, K1 w chuj. O bonusie, bonusie. Tak. Słuchaj, skupmy się jednak na twoim wcześniejszym przeciwniku. No, tu miał siedzieć Ksajo. Nie, przepraszam. Tu... ja pomyliłem się. Tu miał siedzieć Diz. I to miał być ten main event. Na gali 20. Wszystko było zaplanowane. Kontrakty przygotowane. Dogadane garze. I wchodzi Darolew cały na biało. Nokautuje kurwa Diza i zajmuje jego miejsce. No przecież to jest coś pięknego. Dzięki. Ja powiem inaczej, że wiadomo, nikt na mnie nie stawiał, bo byłem przegrywem, wiadomo, wielu ludzi twierdziło, że nie dam sobie rady, natomiast ja mówiłem to oficjalnie, zresztą tak samo jak i teraz mówię, że Ksajo nie ma ze mną żadnych szans w ogóle. Oczywiście doceniam go, jest duży, dużo wygrał, chyba 4 ma zwycięstwa. Ale doświadczenie jest po twojej stronie. Oczywiście szanuję go, szacuneczek, bo wiadomo, zwycięzców nie możemy karcić ani, tak, ani w jakimkolwiek stopniu oceniać, czy tam negatywnie, czy tak dalej. Ja uważam, że szacuneczek jak najbardziej, ale jutro to się kończy, wchodzimy do klatki. Ja robię swoją robotę, jestem dobrze przygotowany. Tak samo jak byłem z Disem, nawet mogę powiedzieć, że lepiej jestem przygotowany. No tak. Wiadomo, to nie jest moja formuła, ale zawsze w MMA, wiadomo, częścią MMA też jest stójka, także czy part, czy raczej czy K1, czy Muay Thai, zawsze to robiłem. Jestem szybki od niego, na pewno szybszy. Najszybszy. Pomimo tego, że on kurwa, wiadomo, Snake, nie? To musi być szybki. Powiedz mi, Daro, no, bo jeżeli dobrze liczę, to ty staniesz się jutro pełnoletni, bo jutro jest twoja 18 walka, jeżeli dobrze liczę. A więc co, nie liczę tego, także nie według wiem. Według topologii jutro jest 18. No to spoko, no to fajnie. No to nikt nie ma tutaj tyle, nie? Czyli mogę już iść za browara. Tak, tak. Proszę Państwa, przed Państwem to był Darolew, któremu życzymy jutro wszystkiego najlepszego. Powodzenia i... Dzięki wielkie. Powodzenia. I obyś się zmierzył z bonusem kiedyś. Tak, jeszcze szacuneczek i oczywiście tutaj dla wszystkich chciałbym, żeby... bonus jak najszybciej doszedł do siebie. Życzymy żeby mu tego wrócił jak do fejmu, zawalczył z Darą. I chciałbym, to oczywiście, jeżeli dalej bonus by był chętny, a oczywiście zróweczko by do niego wróciło, to jak najbardziej chciałbym takiej walki, także bonus, trzymaj bonus, się tam. Wracaj do zdrowia. Yo, yo, yo. Dzięki. Kuluj się. Adzia! Pozdro.